Siemanko, ja jestem Diara i witam Was w kolejnym odcinku z serii Opisy ras. Dzisiaj chciałabym przedstawić rasę konia Anglo-Arab Shagia. Mam nadzieję, że Shagia dobrze przeczytałam. I na koniec jeszcze dodam parę rzeczy dotyczących mojego kanału. A więc Anglo-Arab Shagia jest szlachetną rasą konia o żywym temperamencie i urodzie, która jest typowa dla koni arabskich, ale Anglo-Arab jest większy i silniejszy od nich. Rasa ta wywodzi się z Węgier i nadal jest tam hodowana. Inne hodowle rozmieszczone są w krajach dawnej monarchii austro-węgierskiej i w Niemczech. Co do pochodzenia, rasa ta została wyhodowana w czasach, tak jak mówiłam, monarchii austro-węgierskiej w celu uzyskania koni kawaleryjskich i lekkich zwierząt powozowych w węgierskiej stadninie państwowej Babolna. Z włoskiego kawaleria oznacza wojsko walczące lub poruszające się na koniach albo w rydwanach. W stadninie państwowej Babolna zgromadzono ponad 100 klaczy matek, głównie pochodzenia arabskiego, jak i również węgiersko-mołdawskich, lipisańskich i kladrubskich. Klacze kojarzono z ogierami arabskimi i przeprowadzono selekcję hodowlaną. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej pogłowie tych koni, czyli gatunek, rasę, podzielono między powstałe kraje. Babolna pozostała najważniejszą hodowlą Anglo-Arabów Shagia. Od lat 60. XX wieku popularność tej rasy zaczęła rosnąć po wcześniejszym czasie zapomnienia w czasach powojennych. Najważniejszymi założycielami rasy są Shagia, to jest imię. Jest to siwy ogier z Damaszku, wyhodowany przez Beduinów z plemienia Bani Saher. Oraz ogiery Siglawu, Gazlan, Dahoman i Obajan. Co do wyglądu, głowa jest sucha, o profilu lekko szczupaczym, czyli wklęsłym, szyja łabędzia, kłąb mają dobrze zaznaczony, a łopatki krótkie i strome. Za to również jest krótki, ścięty i dobrze umięśniony, z najczęściej charakterystycznym, wysoko osadzonym ogonem. Czyli to, co jest charakterystyczne dla Arabów. Mocne i suche kopyta o twardym rogu. Umaszczenie mają najczęściej siwe, rzadziej gniade, kasztanowate lub kary. W kłębie wynoszą od 150 do 160 cm. Więc myślę, że są spore. Dobrze sprawdzają się w sportach jeździeckich dzięki wytrzymałości, lekkości i innym zaletom swoich chodów. Wykorzystuje się je również do jazdy rekreacyjnej oraz do uszlachetniania innych typów koni. Z mojej strony o Anglo-Arabach to jest tyle. Jeśli macie jakieś pytania co do Anglo-Arabów albo innych ras, to pytajcie śmiało. I jak macie również propozycje na następne odcinki albo jakieś pytania, wyzwania, również możecie pisać w komentarzach. I jeszcze co do mojego kanału, chciałam powiedzieć, że od czasu do czasu, jeśli będę miała pomysł, pojawi się coś poza jeździectwem i końmi, czyli takie coś w formie normalnego vloga. Ale tylko wtedy, jeśli będę miała jakiś pomysł. Możecie również dawać propozycje, jeśli chcecie. I będą się pojawiać różne właśnie quizy albo challenge czy wyzwania, ponieważ chciałabym, żeby ten kanał nie był tylko i wyłącznie o koniach i jeździectwie, ale chciałabym, żeby był ogólnodostępny. No, więc jeśli macie jakieś pytania, wyzwania albo propozycje na challenge,
czy różne inne odcinki, to oczywiście możecie pisać w komentarzu. Zachęcam też do lajkowania i subskrybowania. Pa!